Gdy utworzymy w dokumencie tabelę, ma ona pewną domyślną postać. Nie znaczy to oczywiście, że z taką postacią nic już nie możemy zrobić. Tutaj zauważmy, tabela ma 6 kolumn oraz 4 wiersze. A co się stanie, jeżeli będziemy chcieli, aby tabela miała więcej wierszy? Jednym ze sposobów jest ustawienie kursora w ostatniej komórce i naciśnięcie klawisza tabulatora Tab. Jak widzisz, powstał nowy wiersz. Jeśli ponownie ustawimy kursor myszy w ostatniej komórce i jeszcze raz naciśniemy klawisz tabulacji, zostanie utworzony kolejny wiersz. Tak więc jest to jeden z bardzo prostych i wygodnych sposobów powiększania tabeli. Inny sposób to wykorzystanie menu podręcznego. Sięgamy po polecenie wstaw i możemy tutaj wstawić kolumny albo wiersze, przy czym w przypadku kolumn można je oczywiście wstawić na lewo albo na prawo od bieżącego położenia kursora, natomiast wiersze powyżej i poniżej. Wyobraźmy sobie, że chcemy wstawić wiersz powyżej miejsca, w którym znajduje się kursor. Obecnie, jak widzimy, mamy 6 wierszy. Gdy klikniemy polecenie wstaw wiersze powyżej, zostanie dodany jeszcze jeden wiersz. I teraz wierszy tych, jak widzimy, jest 7. Ustawmy gdziekolwiek kursor myszy w 4. wierszu. Wybierzemy polecenie wstaw wiersze poniżej. I otrzymujemy dodatkowy wiersz. Tym razem wiersz jest już 8. Możemy wykorzystywać nie tylko polecenia znajdujące się w menu podręcznym, ale także na karcie układ, która jest widoczna, gdy kursor spoczywa w tabeli. Gdy kursor znajduje się w jakiejś komórce, możemy wykorzystać polecenia w grupie wiersze i kolumny. Wstaw poniżej spowoduje wstawienie wiersza poniżej miejsca, w którym znajduje się kursor. Wstaw powyżej, wstawienie dodatkowego wiersza powyżej. W analogiczny sposób wstawiamy kolumny. Kolumn mamy tutaj 6. Ustawimy kursor w pierwszej komórce i klikniemy wstaw z lewej i pojawia się dodatkowa kolumna. Tym razem mamy ich już 7. Możemy także wstawić kolumnę z prawej strony. I teraz kolumn mamy 8. Możemy również dzielić istniejące komórki. Na przykład, gdy ustawimy kursor myszy w jakiejś komórce i wybierzemy polecenie podziel komórki, zostaniemy zapytani, w jaki sposób ma być dokonany podział. Domyślny podział jest taki, aby z danej komórki uzyskać 2 w układzie kolumnowym. Jak widzimy, komórka została w ten sposób podzielona. Gdybyśmy chcieli podzielić na przykład tę komórkę, ale w ten sposób, aby uzyskać 2 wiersze, uzyskamy taki podział. Naturalnie, jeśli możemy dzielić komórki, możemy je także łączyć. W tym celu wystarczy zaznaczyć blokiem komórki, które chcemy połączyć i kliknąć polecenie Scal komórki. Polecenie to jest również dostępne w podręcznym menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszki po zaznaczeniu komórek blokiem. Oczywiście, skoro mamy możliwość dodawania kolumn i wierszy, możemy je także usuwać. Możemy wykorzystać polecenie usuń komórki, a następnie polecenie usuń cały wiersz lub usuń całą kolumnę. Możemy również wykorzystać polecenia znajdujące się na karcie układ w grupie wierszy i kolumny. Usuń komórki, kolumny, wiersze lub całą tabelę. W naszym przykładzie usuniemy jedną kolumnę. A teraz ponownie usuniemy jeden wiersz. Istniejącą już tabelę możemy modyfikować za pomocą narzędzia ołówek, które służy zazwyczaj do tworzenia tabel. Jeszcze jedno narzędzie, o którym warto wspomnieć, dostępne na karcie układ, to narzędzie podziel tabelę. Powoduje ono podzielenie tabeli na 2 części w miejscu, gdzie znajduje się kursor. Gdy klikniemy polecenie podziel tabelę, zostanie ona natychmiast podzielona na 2 części, górną i dolną.